Witam, drodzy widzowie. Na przykładzie tej Toyotki pokażę Wam, jak prawidłowo zamontować klocki, bo bardzo dużo użytkowników komentuje mój kanał, że właśnie takie obsługi robicie sobie sami. Super, róbcie to tylko prawidłowo. Wyjmujecie z pudełka klocek hamulcowy i nie zwracacie w ogóle na niego uwagi. Po prostu no klocek, zakładacie go w jarzmo. Robicie to nieprawidłowo. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest taka strzałka, która Was informuje o tym, w którą stronę powinien ten klocek być założony. Ta strzałka to jest kierunek obrotu koła, gdy jedziecie do przodu. Nie zamieniajcie tego i pamiętajcie o tym wypustku tutaj, że cylinderek ma być ustawiony w poziomie, bo tutaj ten wypustek wchodzi nam w to wycięcie i zapobiega obrotu cylinderka. Róbcie tak, a będzie wszystko w porządku. Pozdrawiam Was serdecznie z sobotniej, zaśnieżonej